Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wystąpić podczas debaty nad drugim czytaniem rządowego projektu ustawy o ratyfikacji konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 roku. Na ten temat odbyła się bardzo szeroka dyskusja na połączonych Komisjach Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych. Padło bardzo wiele pytań, również bardzo wiele wątpliwości, bo zgadzając się z ogólną ideą, iż ten rodzaj broni powinien być powoli wycofywany z użytku ze względu na swój niehumanitarny charakter. Jednak do tej pory i w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, jak też później przez większą część okresu rządów Platformy Obywatelskiej panował pewien konsensus, aby jak najdalej oddalić w czasie ratyfikację tej konwencji. Z kilku względów. Przypomnę, że została ona zawarta zresztą w 1997 roku. Po pierwsze, ze względów finansowych. Mieliśmy naprawdę wiele min do zutylizowania i to były dosyć spore koszty, ale tu przyznaję, udało się to dokonać. Jest już naprawdę niewiele do utylizacji, więc wątek finansowy nie jest aż tak tutaj ważny. Natomiast najbardziej istotne są chyba założenia geopolityczne. Po pierwsze, konwencji tej nie ratyfikowały i zapewne nie ratyfikują najwięksi gracze na arenie globalnej, czyli Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja. Po drugie, były wątpliwości co do tego, czy nie osłabi to jednak polskiego potencjału militarnego i mam nadzieję, że pan minister jeszcze raz to podkreśli z pełną odpowiedzialnością, że rzeczywiście to nie będzie miało wpływ na obniżenie tego potencjału Polski. Wreszcie, co jest chyba również bardzo istotne, jeden z elementów tej konwencji jest fakt, iż zabronione jest wprowadzenie wspólnych działań, manewrów, uczestniczenia w wspólnych misjach międzynarodowych z państwami, które używają nadal min przeciwpiechotnych. No wiadomo, że Polska jako sojusznik Stanów Zjednoczonych, aktywny członek NATO, uczestniczy i w misjach NATO, zapewne będziemy uczestniczyli i w następnych. Jest aneks do tej ratyfikacji tej umowy, no ale również pytanie do pana ministra, czy nie wpłynie to, czy będzie on respektowany przy wszystkich, czy nie wpłynie to na pewne konflikty w związku z wejściem w życie tej konwencji. I te pytania pozostawiam otwarte. Na pewno warto na ten temat dalej dyskutować. Podczas posiedzenia komisji mój klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo.